Miesiącami się zastanawiali. Czekaliśmy na to, że Morawiecki znowu wyciągnie jakiegoś PowerPointa, jakąś prezentację i będzie obiecywał nie wiadomo co. Ale okazało się, że mamy 3 propozycje. No i jakie to są propozycje? Przede wszystkim PiS uznał, że taka inflacja, taka drożyzna, że musi być waloryzacja. No, wielkie mi odkrycie Ameryki, całkowicie naturalne. Druga kwestia, że po dokończeniu tych wszystkich autostrad, które byśmy zaczęli budować, będzie dalej budował autostrady i drogi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba nam jeszcze więcej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja to świetnie pamiętam, bo byłem wtedy w Sejmie. Beata Szydło obiecywała darmowe leki dla emerytów. No i obiecali jeszcze raz, że będą darmowe leki. Bardzo dobrze, bo to ważne. Tylko, że ja bym się chciał zapytać, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, bo Beata Szydło to świetnie robiła, ja tak nie mówię, ale spróbuję. 8 lat! 8 lat! No też, drodzy Państwo, pokazuję, że skoro oni musieli miesiącami myśleć, jak tu nam założyć Nelsona, co tu wymyślić takiego, żebyśmy z Donaldem i wszyscy w Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej nie spali po nocach, tylko się zastanawiali, jak na to odpowiedzieć, no to właśnie się okazało. Po prostu przyznaliśmy do tego, że zrobili taką inflację, taką drożyznę, że te 500 plus dzisiaj nie jest warte 500, tylko 800. No brawo, idealnie. Gratulacje za dobrą wieczerzę.